Ała, widzowie, co to było? Jezu, witam was na kolejnym materiale na moim kanale. Ja jestem Szymson, a tu jest kontynuacja tego, co się stało wczoraj, widzowie. Dostaliśmy szansę od Lucyfera, w którą mogliśmy uciec, albo przynajmniej dostać jakiekolwiek przywileje. I nie udało nam się znaleźć 10... Kurczę, mogę z tego dalej wychodzić? Ej, przed chwilą nie mogłem. Co jest grane? Przed chwilą zaczynałem odcinek i chciałem właśnie mówić, że mnie Lucyfer znowu w to uwięził, a już jestem wolny. Co jest grane? Ej, dobra, tu się dzieją takie dziwne rzeczy, widzowie, że to się w głowie nie mieści. Raz jestem wolny, potem jestem zamknięty i później jakieś inne rzeczy. No ale dobra, skoro jestem wolny, to znaczy, że może Lucyfer coś chce znowu ode mnie i tak dalej. Może zaraz się nad tym pozastanawiamy, co on takiego ode mnie chce. No a w tym momencie, widzowie, poproszę was o zostawienie łapki w górę i zasubskrybowanie kanału, ponieważ filmy są tutaj codziennie o godzinie 19:19. Tak samo są codziennie filmy na kanale Szybson Plus, chociaż dzisiaj tam był akurat live. Jak ktoś nie był na live i chciałby zobaczyć, jak live, że tak powiem, wyglądał, no to można wejść na kanał, ponieważ tam live jest aktualnie w zapisie. Aczkolwiek wywaliło mi tam jakieś roszczenia do praw autorskich, więc nie wiem, czy ten live nie zniknie, ale póki co jest. Tam się odwołałem, bo ja teoretycznie jakby prawa do muzyki, która została wykorzystana, mam. Tylko jakiś błąd się wkradł prawdopodobnie. No nieważne. Ała! Dobra, widzowie, o co tutaj chodzi? Bo ja tego tutaj... Aha, jeszcze jedna bardzo ważna sprawa. Na kanał Szybson Plus... na kanał Filip Szybka zapraszam was, ponieważ tam co drugi dzień są vlogi. No a chciałbym tylko powiedzieć, że zbliżamy się wielkimi krokami do nowej nuty Paliona. Nowa nuta Paliona... To jest dokładnie 8 lipca, więc możecie się spodziewać czegoś na moim kanale związanego również z tym teledyskiem. Więc no taki, prawda, skromny backstage'ik może, czy coś takiego, więc zapraszam na kanał Filip Szybka. Ale na kanał Filip Szybka zapraszam dopiero, jak już zobaczycie sobie nutę upaliona. No a widzowie, co my tutaj mamy do roboty, bo ja kurczę za bardzo nie wiem, o co chodzi. Dalej jest tutaj ta ściana z tej lawy, dziwne to jest mocno. No ale nie wiem totalnie o co z nią chodzi i tak dalej. Tam było przejście, tam właśnie w tą stronę, kurczę. I ono już jest zamurowane z tego, co widzę. Jestem ciekaw, czy tam w ogóle dalej jest to, co tam było, czy to już na przykład nie istnieje, jakby wiecie, o co chodzi, nie? Dzień dobry. Wczoraj ci się nie udało. Okej. Okay. Ale dzisiaj daję ci drugą szansę. Powodzenia. Tyle? Halo, ale jaka, o co chodzi, o co chodzi, o co chodzi, jaką drugą szansę, co ja mam zrobić? Ej, widzowie, ja totalnie nie rozumiem tego. Co ja mam w takim razie zrobić, jaka druga szansa? Ej, nie, no widzowie, co jest grane? Proszę, niech on mi wytłumaczy, jaka druga szansa. Lucyfer, jaka druga szansa, co ja mam zrobić, co ja mogę zrobić? Nie wiem, o co chodzi, może w tej skrzynce coś jest. Ej, dobra, czekajcie, sprawdzę tę skrzynkę, bo ona już była tutaj wcześniej, może coś tutaj dodał. Nie, no nic tu nie ma, ej, no co ja mam zrobić, ej. Dobra, widzowie, może ta skrzynka, no. Okej. Okej, okay, fire resistkę dostaliśmy i dostaliśmy chleb. To chleb fajnie, bo akurat jestem głodny. I fire resistkę. Okej, ja chyba wiem, o co chodzi. Czy my mamy to wypić i przelecieć przez to? Ej, może tak być, może tak być. Czy Lucyfer chce teraz, żebyśmy przeszli przez to? Dobra, tylko ja nie wiem, jak bardzo to jest długie. Na ile mamy czasu? 3 minuty, dobra, czyli możemy 3 minuty być... No dobra, raczej powinniśmy sobie dać radę, że tak to ujmę, nie? Dobra. O kurde, ale się stresuję teraz, nie? Mamy jakąś dziwną sytuację. Mamy gdzieś wyjść tam poza to. Nie wiem, co tam będzie, tam był taki długi tunel i nie wiem, o co chodziło z tym tunelem. Teraz to jest zalane lawą. Ale dobra, skupmy się. Musimy tam pójść, rozejrzyjmy się tutaj, czy tutaj nie ma jeszcze jakichś rzeczy, które by nam mogły pomóc. Tu nie, tutaj też nie, kilofów żadnych nie ma. Nic z takich rzeczy, nic tutaj nie widzę. Dobra, nieważne, w takim razie wypijmy to i lećmy tam, uwaga. Bierzemy, pijemy, a jeszcze jedno sprawdzę, czy zadaje mi to obrażenia. Nie, nie zadaje mi to, ale dobrze. Dobra, uwaga, przeskakujemy, czekajcie, zróbmy tutaj tak. Wskoczmy tak, żeby z impetem wlecieć, uwaga. O, dobra, jesteśmy po drugiej stronie. O nie, to jest kolejne, czy ja tam mam przejść na drugą stronę, czy nie? Tu jest jakiś portal. Ej, dobra, teraz pytanie, gdzie ja mam iść, czy w prosto, czy w portal? Czy prosto, czy w portal? Ej, dobra, nie wiem, szczerze, widzowie, nie wiem, szczerze. Ale rozejrzę się tutaj, ponieważ widzę, że tu jest lawa. Więc zobaczmy, że tu przypadkiem czegoś ukrytego nie ma, ponieważ jakby tu coś było ukryte. Prawie wszystkie myszy trzeba klikać, może tu będzie jakaś ukryta rzecz i tak dalej, może to nam... O, dobra, widzę teraz coś tutaj mniej więcej pod tym. Nic tutaj niestety nie ma, dobra, ta lawa nie, jest jakaś inna. Też nie widzę nic innego. Nie wiem, czy ja tam mam iść, idziemy tam? Kurczę, no możemy zobaczyć, co tu jest po drugiej stronie. O kurde, nie wiem, czy my tam mamy iść. Dobra, my chyba sobie możemy wybrać ten. Dobra, sprawdźmy jeszcze, co jest w portalu w takim razie. Może w portalu będzie jakaś fajniejsza droga, bo tam jest tak ciemno, przerażająco, że nie wiem, czy chcę tam iść. Dobra, jesteśmy... Ej, to ja się ciągle tak będę palić? Halo, czy ja się ciągle tak będę palić? Mogę się przestać palić? O, dobra, dziękuję bardzo, dobra. O kurde, co to jest? O kurcze, nie, co to jest za miejsce? Czy tam jest spad do nicości całkowicie?
Ej, dobra, rzucamy to, zobaczmy, co się stanie. Znikło. Dobra, nie wiem, gdzie to poleciało. To jest skrzynka jakaś. O nie, a wiem, co mamy zrobić. O nie. Ora, widzowie. Wiem, o co chodzi. Chodzi o to, że musimy zabrać to i skoczyć tam na dół, czyli tam będzie jakaś podłoga i musimy w odpowiednim momencie postawić tego slajma, żeby się od niego odbić. Nie, a inaczej zginę. Najgorzej na świecie. Dobra, czy... No dobra, no będziemy musieli to zrobić chyba. Dobra, no robimy to, ja muszę to sprawdzić, czy to na pewno jest, jakby wiecie, czy to się, że tak powiem, opłaca. Ale tu jest jakiś płaczący obsynia, bo że jak to tak męczy oko, że tak powiem, jak to widzę, że to tak spada ciągle i wiecie, jest takie takie kulki, że ja nie wiem. I to tak spada, że ja mam wrażenie, że tam jest nic, że ja się tam, wiecie, pomylę jakoś. Nie wiem, czy to nie jest podpucha jakaś ze strony Lucyfera, wiecie, o co chodzi, że ja tam wskoczę, a tam nic nie będzie i znowu przegram, nie? Boję się tego strasznie. I on mi znowu powie, że znowu mi się nie udało i nie przeszedłem testu. I kurczę, tego bym najbardziej nie chciał, żeby takie coś się wydarzyło, nie? Szczerze wam przyznam, no ale chyba musimy tam skoczyć, kurde, no kusi mnie, bo chcę przede wszystkim sprawdzić swoje umiejętności, czy ja umiem slime blokiem tak zeskoczyć. No ale boję się też, że mi się nie uda, nie? Dobra, ale czekajcie, ale mogę jeszcze... O kurde, mam 20 sekund do końca, 20 sekund... O nie, to już nie zdążę, bo ja myślałem jeszcze na tą drugą stronę, żeby pójść. Ale ja tego nie zdążę sprawdzić nawet, znaczy przejdę, ale boję się, że nie wrócę. 15 sekund, o nie. Nie, dobra, nie wracam tam, bo przecież ja będę się palić. Nie, kurde, zwaliłem. Mogłem tam iść od razu, jak miałem... O kurde. Czemu tu jest strzała, o co chodzi? Wow! Wow, szkielet! Dobra, tam są moby po drugiej stronie, ja tam nie idę. On do mnie strzelał przez tą lawę, co jest grane? Dobra, wracamy z powrotem tutaj w takim razie. I zobaczmy, jak wygląda sytuacja tutaj. Dobra, musimy tam zejść na dół, okej, skupienie. Dobra, widzowie, teraz zostawcie łapkę w górę. Kto zostawi, jak zostawicie łapkę w górę, to mi się uda na bank to zrobić. Więc ja tak, uważam, że powinniśmy przy ścianie lecieć prosto tutaj. No i po prostu chyba klikam ciągle prawy przycisk myszy. To jest chyba najlepszy sposób, bo ja nie zabiorę sobie tego. No, trzeba ciągle klikać prawy przycisk myszy. Dobra, uwaga, jesteście gotowi? Łapka w górę, teraz ta rozgrzewka szybka. Nie ma co czekać, lecimy. Uwaga, skok na dół i uwaga. Jest, udało mi się. Dobra, podbijaj się na spokojnie. Dobra, tu, dobra, tak. I teraz możemy shifta kliknąć, dobra, okej. Dobra, jesteś, o kurde, jak się wystraszyłem tego ziomeczka tu, nie? Ale mnie teraz się tutaj, że tak powiem, dobra, to jest nasza butelka. Chcesz tą butelkę, ziomeczek? Weź sobie ją. Nie bijesz mnie, więc jest git. Dobra, o co tutaj chodzi? Dobra, mamy tutaj... O nie, czy to jest jakiś labirynt? O nie! Ja nie chcę, nie lubię labiryntów. Nie! Boże, już mi jest źle, jak widzę te labirynty. Dobra, tu? Nie, tu jest ślepy zaułek. O nie, co to są za jakieś dziwne rzeczy? Dobra, tu? Czy to są jakieś podpowiedzi gdzieś, gdzie mam iść na przykład? O kurde, to jest jakiś taki slalomik. Czy coś tego typu. Kurde, co tu chodzi? Tu? Nie, tu nie, tu. Tu też nie. Czy my się cofamy w tym momencie? Nie, no wróciłem na początek! O nie, dobra, wchodzimy tu jeszcze raz, tu. Tu idziemy jakimś skosem, jesteśmy tutaj, dobra, przejdźmy teraz tu, w tą stronę nie poszliśmy. Tu, okej. Dobra, jest git, dobra, do... O nie, tu nie, tutaj. Tu, o! Jest, dobra! O kurde, co tu się dzieje? O kurde, co? Czekajcie, czy ja dobrze myślę? Oj, dobra. Nie, dobra, to jest przerażające, widzowie. O co tu chodzi? O kurde, tam się... O nie, ten mnie będzie atakować, ja nie mam nic złotego. O nie, dlaczego on się tam teraz pojawił? Dlaczego Lucyfer go tam teraz... Ej, tu są jakieś dziury w ogóle. O, nie, proszę, zostaw mnie, proszę, nie jest... Okej, to jest jakaś taka... Takie, dobra, musimy iść powoli, tak żeby nie spaść z tego, bo boję się, że tu wpadnę, okej, to jest mega niebezpieczne, tu sobie zróbmy tak, nie chcę tych półpłytek, weźcie je ode mnie. Ej, tu jest, dobra, tu się da przejść, okej, tu przejdźmy sobie na spokojnie, tutaj jest, okej, jesteśmy na drugiej stronie, dobra. O kurde, widzowie, patrzcie, to jest przepaść w nicość. Tam byśmy zginęli na bank, tam byśmy nie mieli czego szukać, widzowie. To mamy farta niezłego, że my tu udało nam się to przejść. Dobra, jesteśmy tutaj. Teraz tak, czy... Ja jedyne czego się boję, to tego, widzowie, że... Dobra, no odważnie, tu przeskok. Dobra, tu łatwo, dobra, bo tu są duże plansze. Czy tutaj nie ma czegoś poukrywanego, wiecie, o co chodzi, widzowie? Tak, żeby tutaj nas nic nie ominęło, więc muszę to szybko sprawdzić. Dobra, tutaj nic nie ma. Dobra, kurde, ale odważnie skaczę. Patrzcie to, widzowie. O kurde,
Ale mi się gorąco zrobiło. Dobra, już nie ryzykuję, bo to jest, kurczę, to nie tak to ma wyglądać. Dobra, jesteśmy tu. Są jakieś świeczki. O, kurde, co to było? Tam jest Lucyfer? Czy tam jest Lucyfer? Halo? A nie, to jest to jak na zbroję. O kurde, co tu się dzieje? O kurde, co to jest za miejsce? O co tutaj chodzi? To jest jakaś sypialnia Lucyfera czy coś? Tu jest lawa, jakaś skrzynka jest. Dobra, jest... Przerażająco wygląda. Dobra, mamy książkę. Dobra, zobaczmy, co tu pisze. Oto miejsce, w którym możesz odpocząć. Na twoim miejscu odpoczywałbym, póki można. Okej, dobra. Zostawiamy to tu, czyli w tym miejscu możemy tutaj, że tak powiem, pójść sobie spać. O! Ale mnie zrobił w konia! Jak się nabrałem na to, kurczę! Ale mnie zrobił w konia, przecież w Netherze się nie da spać! No i nie, i z powrotem wróciłem w to miejsce, no nie! Boże. Ale dalej jesteśmy wolni, z tym, że ja nawet nie mam jak się stąd wydostać, już tu nie mam tej fire resistki, nic tu nie mam, znowu tu... Mimo tego, że nie mam tej bariery, to dalej jestem tu uwięziony, nic nie mogę zrobić, to... Nie no, widzowie, dobra, dziękuję wam bardzo za oglądanie tego filmu, jeśli wam się spodobało, zostawcie łapkę w górę, widzimy się na kolejnym filmie, już jutro o godzinie 19:19. Ja już mam naprawdę dosyć tego więzienia, proszę, wypuść mnie, Lucyfer, płakam.